Hej, hej, tu Karinka. Teraz tak, dużo ludzi mi mówi, że jak robi się pompki, to przeważnie każdy to robi źle. I na przykład ile ludzi bym nie spotkała, to oni mi mówi, każdy mi mówi co innego, jak się prawidłowo robi pompki. A więc tak, ja się zobaczyłam, wpisałam w zwykłym Google pompki, jak się robi pompki. No i mi wyskoczyło, jak kobieta robi pompki. No i nie wiem, czy tutaj mi znowu ktoś powie, jakieś tam wymyśli, jakieś tam, że to i tak Google się myli, a ktoś wie lepiej. No nie wiem, ale mianowicie tak. Przeważnie to kobiety robią, że tu i tutaj musi być równo i ten, i tak wypychają. Że ja mam problem z łokciem i go mam taki krzywy i ten, że ja mam, no wiem moje ciało znam, no i wiem, że do mojego ciała, do mojego łokcia jest lepiej, jak ja robię właśnie tak, że trochę nie mam tak tych ramion, tylko tak. I tak się wypycham. Może to jest źle, czy dobrze, czy tym, bo są też różne sposoby później. Ale tutaj akurat ja słucham na moje ciało i tak, żeby mojemu ciału było dobrze. I tak samo wy nie słuchajcie tam, kto wam mówi, że kto robi źle, kto robi dobrze i jak się powinno robić. Pierwsze chodzi o to, żeby się dobrze czuć, żeby samemu sobie nie zrobić krzywdy. A więc ja robię tak, żeby mojemu łokciu było dobrze. A więc. I robię to przed lustrem, bo jak się nie ma lustra, to się wtedy nie wie. To się wtedy nie widzi się swojej postawy i nie wie się, czy pupa nie wystaje, czy na przykład ten głowa nie jest za nisko, jaka jest postawa ciała. Więc to jest ważne, żeby się uczyć przy lustrze. A więc. Ustawiam się i patrzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Staram się tak, że opuszczać i aż tutaj będzie równa linia. Nie za nisko. Niektórzy mówią, że kobieta powinna piersiami dotykać ziemi. No, jak jakaś kobieta ma coś więcej, to wtedy może. No, ja jestem z moim wyposażeniem całkiem zadowolona, więc no, nie trzeba mi tam więcej. Ale dotykać ziemi raczej to też tak. No, nie leży mi to. Więc najważniejsze jest, żeby tutaj prosta linia. Tak widziałam, tak twierdzi Google. A więc, może być jeszcze jakieś tam, są mądrzejsi ludzie od Google'a, ale ja się trzymam Google'a. Więc trzymajcie się.